Witam się z wami klasycznie w poniedziałek z Sanatorium Miłości, w którym jak zwykle dużo się dzieje. Wczoraj wyemitowano 7 odcinek, co oznacza, że do końca turnusu pozostały nam jedynie 3 tygodnie. Powiedziałabym, że te turnusy powinny być zdecydowanie dłuższe, ale jak wiecie, to nie są tanie rzeczy. I sanatorium, i te atrakcje, i w końcu same wynagrodzenia dla aktorów cyklu 60+. Odcinek 7 zaczął się grubą imprezą Ewy i Iwony w pokoju, gdzie Iwona tańczyła ze Zbyszkiem w rytm melodii przygrywanej przez Józka na akordeonie, a Ewa śpiewała im weselne przyśpiewki. Zabawa trwała w najlepsze, aż do pokoju wparowała Manowska i bez rozpakowywania wręczyła Ewie kopertę z tajemniczym kuracjuszem odcinka. Czyli że Manowska do tej pory tylko udawała, że nie wie, kto jest w kopercie, a tak naprawdę to zawsze to wiedziała. Mój kruchy świat widza legło właśnie w gruzach. Ewa oczywiście zaprosiła na randkę swoją sanatoryjną parę, czyli Józka. Jakby chciała nawet kogoś innego, to któraś z koleżanek mogłaby się obrazić. Chyba że zaprosiłaby Adama, wtedy nikt by się nie obraził. Właśnie mi się przypomniało, że jak ostatnio robiłam przegląd ich profili, to zapomniałam o jego istnieniu. Adam jest jakoś mało wyrazistą postacią w tej edycji. Za to z dzichu dyskutował z Darkiem, mistrzem zakonu tortur łóżkowych, o jego nieistniejącej relacji z Anitą. Widać było, że z dzichu delikatnie próbował kolegę naprowadzić na to, że ta relacja być może nie istnieje. Okazało się, że Darek te gifty w postaci gorącej wody albo owoców ze stołówki to wcale nie tak bezinteresownie donosi Anicie wcześniej rano. Otóż Dariusz, który zapewne jedną ręką potrafi robić świetne ósemki ze sznura, wyczaił, że Anita się go nie spodziewa i codziennie otwiera mu drzwi w koronkowej bieliźnie, w której sypia. A już samo to wystarcza, żeby Darek po oddaleniu się do pokoju miał zapewniony iście owocny dzień. A z dzichu zamiast to zniechęcać, to zaczął go podpuszczać, że ta bielizna to na pewno nie bez powodu. Takim tokiem to Darek będzie tam wędrował i rano, i wieczorem z gorącą wodą, żeby Anita przypadkiem się nie odwodniła. W każdym razie kuracjusze czekały poranne aktywności, więc zapakowani do busa pojechali w nieznane, robiąc zupełnie przy okazji lokowanie jakiejś wody. W autobusie Światowa Asia zaproponowała pierwszy trójkąt, czyli randkę jej Bożenki ze Zbyszkiem. Pomysł od razu przypadł do gustu Anicie, której zamarzyła się randka z Darkiem oraz Krzyśkiem. Zanim jednak doszło do trójkątów, to produkcja zabrała ich do kolejnego zamku, tym razem w Chęcinach. Ja nie wiem, czy to jest jakiś przekaz podprogowy, że oni są tak starzy, że pasują tylko do ruin zamkowych, bo wiecie, akurat ta dwunastka jest wyjątkowo młoda, więc tak nie za bardzo. Na zamku okazało się, że Darek totalnie nie miał problemu z trójkątem z innym mężczyzną, dlatego kiedy Manowska kazała im się dobrać w trójki, od razu zgarnął Krzycha i Anitę do tegoż zupełnie nowego trójkąta. Krzychu był zdecydowanie mniej entuzjastyczny, aczkolwiek w zabawie mógł wziąć udział w takiej konfiguracji. Okazało się, że ich trójkąt był wybitnie dobrze zsynchronizowany. Nawet udało im się wygrać pierwszą konkurencję. Drugą natomiast było strzelanie z łuku. I przy strzelaniu z łuku Zbyszek, który totalnie nie ogarniał idei trójkąta, wyznał, że chyba bliżej mu jest do Bożenki, mimo tej namiętnej nocy spędzonej z Asią pod okiem korytarzowych kamer. Strzelanie wybitnie dobrze poszło Darkowi, bo on jako macho oczywiście musiał na tym polu zdetronizować konkurencję. Jednak zdecydowanie nie ku uciesze Darka okazało się, że wałbrzyski Hulk Hogan, który tego dnia trzymał łuk po raz pierwszy w ręku, miał jeszcze lepszego cela niż on. To pewnie przez te wąsy, one dają plus 100 do celności. Aczkolwiek Darek uważał, że Józek grał nieczysto i nie stosował się do wskazówek i tylko i wyłącznie dlatego wygrał. Ostatnią konkurencją było trzymanie miecza na łokciu, czyli ostateczny sprawdzian pary w łapie. I tutaj Darek nie zamierzał przegrywać, choćby mu miała ręka odpaść. Można powiedzieć, że tym razem Józek oddał mu wygraną, mówiąc,
że najważniejsze to nie być ostatnim, ale i się nie wychylać. Oczywiście przez cały pobyt Adam obgadywał Darka, którego ewidentnie nie trawi. Szkoda, że nie dali ich razem do pokoju. Bankowo byśmy mieli jakąś nową wersję czarnego Ryszarda i Leszka. W każdym razie Darek wygrał i zgodnie z obietnicami, które składa od początku programu, udało mu się najdłużej utrzymać swój miecz w pionie. Anita rzuciła się z uściskiem jak prawdziwa dama rycerza, jakby miała wyszeptać. Ależ mi Darek teraz zaimponował. Po pobycie w zamku z dzichu poszedł się migdalić z Ulą w krzakach, a Ewa wystrojona niemal jak Charlie Chaplin zabrała Józka na randkę. Jak szli, było git. Jak usiedli i gadali, było git, aż nagle Józek przeszedł do komplementów i kiedy powiedział, że Ewa ma piękne ciało, Charlie podniósł rękę w geście dezaprobaty, a później Ewa wyznała, że się kumplują, a Józek nie to miał na myśli. Ewa ściemniła mu, że na razie nie ma między nimi głębszego uczucia i kto wie, czy będzie, czy nie będzie. Józek tak trochę nie czaił, że Ewa go sfrędzonowała i nie planowała go z tamtej strefy wypuszczać. Liczył, że może z czasem się w sobie zakochają. Jednak atrakcją siódmego odcinka nie była ani zamek, ani randki, a charakteryzacja akurat już na ich zdjęcia z młodości. Pomysł Lens podobał się Zdzichowi, który wyznał, że teraz wygląda znacznie lepiej. W dodatku pewnie kiedyś nie było tak ogólnodostępnych tych przykrótkich spodni, za którymi Zdzichu przepadał. Panowie siedzieli i obserwowali metamorfozy pani, śmieszkowali, że Bożenka wygląda tak dobrze, że Adam będzie się chyba musiał oświadczyć. Metamorfoza przeraziła Ulę, bo wyznała, że akurat to zdjęcie, którym wybrała produkcja, przedstawia trudny okres w jej życiu, którego nie chciałaby pamiętać. Manowska musiała zaprosić ją na rozmowę. Ula wyznała, że miała trudne dzieciństwo i pochodzi z przemocowego domu. Ula do dzisiaj boi się wychodzić przed szereg, odzywać niepytana i ma zerową pewność siebie. Wyznała, że starała się zrobić wszystko, żeby jej dzieci nie powieliły tej traumy, zwłaszcza, że dla jej męża najważniejsza była kasa i biedną z domu żonę traktował jak gorszy sort. Ale w wieku 40 lat się zbuntowała i odeszła z dziećmi. Ula wyznała też, że dla niej Zdzichu to ideał mężczyzny. A Manowska w końcu mogła się popłakać na jakiejś rozmowie. Zwłaszcza po wyznaniu, że Ula miała raka szyjki macicy i marzy tylko o tym, żeby nie zepsuć relacji ze Zdzichem. Metamorfozy objęły także panów. Okazało się, że Krzychu stylizowany na wilkołaka był nawet kiedyś w Rolniku Polskim i był niemalże prekursorem Rolnik Szuka Żony, bo z całej Polski panny słały do niego listy. Za to Iwonka w przeszłości była bardzo atrakcyjną blondynką. Adam, którego zrobili na Runcajsa, był chyba najbardziej zadowolony ze swojej metamorfozy, chociaż wyglądał na gościa z lasu, który szamponu tu na oczy nie widział. Również Józek uważał się za cudownie odmłodzonego, aczkolwiek on wyglądał nieźle, czego nie można powiedzieć o jego synku Zbyszku, który wyglądał po prostu jak chłop w damskiej peruce. Co ciekawe, odmłodzony Darek wyglądał za to dużo starzej niż zazwyczaj. Na zabawie tanecznej okazało się, że między Zbyszkiem a Bożenką jest jakiś flow i to raczej na pewno jedyna kobieta na turnusie, którą Zbyszek może podnieść bez większych przeszkód. Asia stwierdziła, że to ona postanowiła nakierować Zbyszka na Bożenkę, bo Zbyszek szuka kogoś do stworzenia wspólnego życia, podczas gdy ona szuka kogoś, kto ma własne życie tak jak ona i część tego życia będą przeżywać razem, czyli nie będą do siebie pasowali, a z Bożenką jak najbardziej. Również Asia w tym odcinku wylądowała na kozetce u Manowskiej, oczywiście z pytaniami o Zbyszka. Asia po drugiej randce, która odbyła się poza kamerami, miała zrozumieć, że to są dwa różne światy. Zbyszek był 30 lat z jedną kobietą, podczas gdy ona była może w 30 związkach. On jeden raz leciał samolotem, podczas gdy ona w samolotach spędziła pół życia. Asia dorastała w przemocowym domu, w wieku 24 lat wyjechała do Stanów. Asia wyszła za mąż za swojego chłopaka, żeby móc zostać w Stanach,
ale szybko się rozwiedli. W wieku 40 lat poznała mężczyznę, na którego czekała całe życie, ale był uzależniony od wszystkiego. Asia sama zaczęła pić i próbowała odebrać sobie życie. Wtedy zaczęła rozwijać się duchowo, 4 razy wyjechała do Indii, zrobiła kursy medytacji, założyła fundację i od 2 lat mieszka w Warszawie. Aczkolwiek kiedy Manowska zapytała o jej marzenia, nie było wśród nich miłości. Wieczorem w pokoju za to Asia wróżyła Bożenie z kart i wywróżyła jej, że Bożena nie jest gotowa na miłość. Sorry Zbyszek, szukaj dalej. Jak myślicie, czy Zbyszkowi uda się znaleźć miłość w sanatorium miłości? Już na 100 wiemy, że nie będzie to Asia. A tak w ogóle, kto jest na ten moment waszym ulubionym kuracjuszem tego sezonu? Darek czy Anita? Dajcie znać w komentarzach. A tymczasem miłego tygodnia i bye bye.